Ekonomia, kapitał, gospodarka. Państwo weźmie się za parabanki. Dzisiejszy Puls Biznesu pisze na ten temat. Resort Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i NBP łączą siły w sprawie quasi-banków. Problem zaczyna doceniać także prokuratura. Poważna sprawa. Będzie akcja edukacyjna i próba uregulowania sektora. Narodowy Bank Polski, który reprezentuje jest Marek Belka, będzie współpracował z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów. Pierwszy raz w historii NBP wspomina o tak zwanym shadow bankingu w opublikowanym wczoraj cyklicznym raporcie o stabilności systemu finansowego. Nieprzypadkowo z informacji Pulsu Biznesu wynika, że Bank Centralny, Komisja Nadzoru Finansowego, Resort Finansów chcą wreszcie poważnie zająć się uregulowaniem działalności rosnących w siłę instytucji parabankowych. Tylko największa z nich, opisywana przez PB, czyli Puls Biznesu Gdański Amber Gold, chwali się, że ma już ponad 50 tysięcy klientów. A tymczasem, proszę Państwa, o co tutaj chodzi? Coraz głośniejsze są sugestie, że firmy, czyli te parabanki, mogą być piramidami finansowymi. Podobnie jak te, które kiedyś były na czarnej liście KNF, a dziś są bankrutami i tutaj są wymienione te firmy. A co same parabanki? Coraz częściej oskarżają KNF o działanie na ich szkodę i zgodnie zapewniają, że ani nie są piramidami finansowymi, ani nie naruszają prawa bankowego. Zapewne na potwierdzenie tych słów często unikają w ofertach pojęć lokata, to ja cytuję za Pulsem Biznesu, pojęć lokata czy depozyt, zastępując je kontraktami lokacyjnymi, inwestycjami czy obrotem i składowaniem metali szlachetnych. Zapewniają, że inwestują swoje córki w celu podniesienia ich wartości, czy akcje innych spółek lub fundusze private equity. By się uwiarygodnić, to pan prezes Siwicki. By się uwiarygodnić, informuje też o współpracy z największymi instytucjami finansowymi. Brak należnego nadzoru sprawia jednak, że są to wyłącznie nieweryfikowane deklaracje. I tutaj na tej liście są także skoki. Proszę Państwa, proszę. Ups. No tutaj skoczyliśmy w kałużę. Nie. Dlaczego? No skoki tutaj. Ale także są, tak, no, skoki są najpoważniejszym parabankiem, prawda? Ponieważ mają chyba ponad 2 miliony, może i więcej klientów, czym się chwalą. I od lat sprawa się toczy, prawda? Aby jednak poddać skoki rygorom, jakie obowiązują banki, ponieważ de facto rolę banku pełnią, prawda? Są oczywiście inne instytucje pośrednictwa finansowego, ale wtedy oczywiście one inną rolę odgrywają na rynku. Więc to się wszystko od skoków zaczęło i może się na skokach nie skończy, ale jednak tą skalę działalności kredytowo-depozytowej, bo taką też pełnią, powinna, że tak powiem, skoki powinny być objęte. Fundamentem systemu finansowego jest zaufanie i rolą KNF-u, pierwszą rolą KNF-u jest ochrona depozytów obywateli, którzy te depozyty zanoszą do banków. I teraz dlatego ma się prawo do używania słowa bank, że podlega się KNF-owi, spełnia się cały szereg regulacji, poddaje się kontroli i jest się w miarę transparentnym, nawet jeśli się jest bankiem nienotowanym giełdowo, to poddaje się kontroli KNF. Problem parabanków polega na tym, że one de facto prowadzą zbieranie depozytów albo czegoś na kształt depozytów, nie podlegając wymogom kontroli, a jakbyśmy na to nie spojrzeli, to w Polsce od bardzo, bardzo wielu lat nie mieliśmy żadnej upadłości banku. Mieliśmy różne procesy sanacyjne różnych banków, ale nie było żadnego kryzysu bankowego na kształt tego, co mieli Rosjanie, czy co mieli Czesi. Więc możemy powiedzieć, że nasz system nadzoru banków jest systemem bezpiecznym i wydolnym. Teraz z punktu widzenia ryzyka parabanków jest to dla mnie ryzyko ogromne, ponieważ obywatele są przekonani, czy przekonuje się ich, że można uzyskać jakieś nadzwyczajne rentowności. 13%. 13% gwarantowane, co jest oczywiście
To jest dla mnie to jest niemożliwe. Ja nie znam takiego instrumentu finansowego, który gwarantuje 13% rentowności. Te instytucje nie składają żadnych sprawozdań finansowych, bo one nie są transparentne. Nie wiemy, jaką mają strukturę kosztów, na czym zarabiają. One nie publikują nic, tak? Co by uwiarygodniło te cytaty, które pan przed chwilą podawał. A z mojej perspektywy, jako członka Rady Nadzorczej Banku Consumer Finance, jestem członkiem Rady Nadzorczej Eurobanku, uważam, że jeśli coś się stanie któremuś z parabanków... A może pan ma konflikt interesów tutaj? Wie, nie, nie mam konfliktu interesów. Dlatego tak dużo mówi. Dlatego tak dużo no bo członek Rady Nadzorczej Banku, bo panie redaktorze, my podlegamy całej serii regulacji o płynności, o kapitałach, o liniach finansowania. Piszemy kilkaset pism do KNF-u wyjaśniających. Jesteśmy poddawani kontroli i co uważam za zupełnie normalne... No tak, ale to nie są banki. Nie, nie, ale właśnie cały problem polega na tym, dla mnie z punktu widzenia rynkowego, że jeśli którejś z tych instytucji coś się stanie, to pójdzie odium na cały sektor bankowy, że ktoś zaniósł pieniądze gdzieś tam i te pieniądze zostały zagubione, czyli de facto zostaniemy wrzuceni do jednego worka. Czyli obawia się pan o reputację. Obawiam się o reputację, dlatego że cały system, tak jak powiedziałem na początku, opiera się o zaufanie tego, że obywatel może złożyć swoje pieniądze i one nie wpadną tam w otchłań. No, a pan, panie prezesie, Jacek Siewicki, czy pan zostawiłby dowolność jako zdeklarowany liberał, dowolność pan zostawił ludziom, gdzie mają zanosić swoje pieniądze, czy idą do parabanku, czy do banku, czy gdziekolwiek indziej i ryzyko nie ponoszą sami? Ja myślę, że zawód prawniczy, jak pan słusznie cytował tam wypowiedzi z gazety, no zawód prawniczy się po to rozwija, żeby zamiast lokaty robić tam kontrakty terminowe i takie różne tratatata, więc ta walka między ustawodawcą a prawnikami będzie trwała i oni będą szukali sposobów na to, żeby tam parabank był parabankiem, a nie bankiem. KNF będzie próbował jakoś ich tam przymusić do tego, żeby te rozliczne wymogi spełniali, no ale sprawa tam cytowanego Ambergoldu chyba od 3 lat jest w prokuraturze i jakoś Bogu dzięki jeszcze światła dziennego nie zobaczyła. Także myślę, że to niestety będzie trwało długo, a ja codziennie słucham w radio, jak są te gwarantowane 13%, co muszę przyznać, że no, właśnie, ja żeby gwarantowane 13% zarobić, to ale, muszę się sporo nawiedzić i nie zawsze mi wychodzi. Rzecz polega na tym, że te parabanki są zdolne. Nie, nie, zazdrość przeze mnie teraz. Parabanki działają zgodnie z prawem, to nie jest tak, że oni działają zgodnie z prawem. Natomiast rzecz polega na tym, że no i to dopóki się, że tak powiem, zupa nie rozleje, działa. Natomiast gdy pojawi się problem wypłacalności którejś z tego typu kas, no to ludzie gdzie pobiegną? Do kogo będą mieli pierolęce? Do ministra finansów, do nadzoru finansowego, do rządu. Tak. Więc przy pewnej skali działalności, i tutaj mówię, wracam do sprawy skoków, czyli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które się bardzo dynamicznie rozwinęły i bardzo dobrze, prawda? Ale jednak one, tu głównie chodzi o skalę rezerw kapitałowych i tak dalej, powinny się poddać, bo rzeczywiście ogromnymi pieniędzmi obracają i ogromnymi, i to pieniędzmi ludzi, którzy im zaufali. I jest instytucja zwana Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, na którą składają się wszystkie banki, która gwarantuje chyba w tej chwili już do 300 000 euro depozyty, co oznacza, że jeśli by się coś stało instytucji nadzorowanej przez KNF, w przeciwieństwie do takiej, która nie jest nadzorowana, to ci, którzy złożyli tam swoje depozyty, mają prawo skorzystać z tego funduszu, co jest kolejnym takim elementem tego, że banki się składają na ten fundusz, prawda, ponosząc koszta z tym związane, no a te parabanki oczywiście działające legalnie tego nie robią, więc w sytuacji, w której by się coś tam stało, to jest się kompletnie no, zostawionym na lodzie, z tym poczuciem, jak panowie mówili, że jak to rząd dopuścił do tego, że ktoś na ulicy no, mu zebrał ode mnie depozyt i prawda go stracił. Znaczy, jak rząd dopuścił do tego? No, ale tak prawo będzie, jest, rząd, no tak, wiadomo, że rząd. No, jak coś jest nie tak, to rząd. Jak coś jest tak, to albo my, albo reprezentacja w piłkę nożną.